Ja korzystałam z zabiegów takich jak masaż, laser, TENS, fonoforeza i gimnastyka. Jestem pod wrażeniem, dlatego że podczas gdy w innych placówkach termin był bardzo odległy, natomiast tutaj przyszłam no dziwnym trafem, jakoś tutaj wyjątkowo trafiłam właśnie na tą placówkę, no to miałam wizytę za kilka dni. A już za tydzień rozpoczynałam zabiegi, w co nie mogłam w ogóle uwierzyć. Oczywiście kilka warunków trzeba spełniać. Trzeba być przede wszystkim mieszkańcem miasta Krakowa, mieć ukończone 18 lat, no i posiadać faktycznie historię choroby. Jakie schorzenia najczęściej tutaj rehabilitujecie? Ogólno pojęte choroby narządu ruchu. Tak naprawdę wszystkie zmiany zwyrodnieniowe, stany pourazowe. Mamy również pacjentów neurologicznych. Po udarowi też się zdarzają. Zdarzają się pacjenci, którzy mają zdiagnozowane choroby zanikowe mięśni. Kładziemy szczególny nacisk na tą stronę ruchową i to też chciałabym, żeby wybrzmiało, bo zabiegi jakby fizykalne, one są wspomożeniem, one są zawsze wspomagające w tym procesie terapii, natomiast kinezoterapia, ruch, no nie jesteśmy w stanie tak naprawdę tego zastąpić niczym. Dlatego ten nasz projekt też kładzie nacisk duży na to, żeby tych ćwiczeń było jakby co najmniej godzinę. To jest takie co najmniej. Godzina dziennie to jest naprawdę bardzo dużo. Niewątpliwie wyznaczamy pewien standard w naszym mieście bezpłatnej opieki rehabilitacyjnej dla pacjentów. I myślę, że warto na ten oddział zaprosić wszystkich, którzy by chcieli wiedzieć, jak powinna wyglądać w najlepszym standardzie opieka rehabilitacyjna dla osób ze schorzeniami narządu ruchu. Miasto zdecydowało się na niestandardowy ruch, polegający na tym, że nie tylko stworzyliśmy to miejsce, nie tylko je wyposażyliśmy, nie tylko zatrudniliśmy specjalistów, ale co więcej finansujemy wszystkie świadczenia w tym miejscu. Jest to unikalne z tego prostego powodu, że mamy możliwość, by każdemu pacjentowi poświęcał swój czas jeden fizjoterapeuta, cały czas. To nie jest tak jak w wielu miejscach, że jeden fizjoterapeuta obsługuje kilku pacjentów, tylko mamy do czynienia ze stosunkiem 1:1.